Witajcie na kanale DYNAMOTION w kolejnym odcinku serii Pack Drive Tips. Dzisiaj dowiecie się jak wykonać instalację elektryczną systemu serwonapędowego Lexium 62. Nasz system będzie składał się z kontrolera z serii PRO 2, modułu zasilającego Lexium 62P, Podwójnego i pojedynczego serwowzmacniacza Lexium 62 i trzech serwosilników SH3. Dodatkowo, do zbudowania instalacji elektrycznej, potrzebujemy przekaźnik bezpieczeństwa, zasilacz 24V, rozłącznik główny, wyłącznik nadprądowy, wyłącznik silnikowy, dławik sieciowy, stycznik, przekaźnik ze stykiem normalnie otwartym. Wyłącznik awaryjny i przycisk. Do podłączenia silników wykorzystamy kable silnikowe i encoderowe, a do komunikacji między urządzeniami kable Sercos 3. Moduł zasilający Lexium 62P może być zasilany napięciem przemiennym jednofazowym lub trójfazowym. My wykorzystamy zasilanie trójfazowe. Przewód PE podłączamy do szyny PE, którą łączymy z odpowiednio uziemioną obudową maszyny. Przewody fazowe podłączamy do rozłącznika głównego. Jeden przewód fazowy prowadzę do wyłącznika nadprądowego, a stamtąd do zasilacza 24V razem z przewodem neutralnym. Zasilacza wyprowadzam napięcie prądu stałego 24.0V. Zasilanie 240V doprowadzam na piny kontrolera CN1.1 i CN1.2, które są wewnętrznie zmostkowane z pinami odpowiednio CN1.5 i CN1.6. Następnie łączę z worką piny CN1.5 i CN1.3 oraz CN1.6 i CN1.4, aby zasilić wejścia i wyjścia kontrolera. Teraz zajmiemy się obwodem Watchdog i Ready, które ma za zadanie odciąć zasilanie od serwonapędów w przypadku wykrycia nieprawidłowej pracy kontrolera lub modułu zasilającego. Na pin CN1.7 kontrolera prowadzimy zasilanie 24V. Piny CN1.7 i CN1.8 są wewnętrznie połączone ze stykiem normalnie otwartym. Pin CN1.8 łączymy z pinem CN4.1 modułu zasilającego. Pin CN4.2 łączymy ze stykiem przekaźnika K2. Drugie złącze styku łączymy z cewką stycznika K1 i na koniec podłączamy do niej przewód 0V. Teraz zasilimy moduł zasilający serwonapędów i podłączymy silniki. Przewody fazowe podłączamy do wyłącznika silnikowego, które łączymy z dławikiem sieciowym, a następnie ze stykami stycznika K1. Stamtąd prowadzimy przewody na złącze CN6 modułu zasilającego wraz z przewodem PE. Do złącza CN5 podłączamy zasilanie 24 V, a do obudowy przewód PE. Zasilanie przekazywane jest do wzmacniaczy za pomocą wbudowanej szyny DC, o której możecie dowiedzieć się więcej z 13. odcinka serii PackDrive Tips. Do podłączenia silników do serwowzmacniaczy wykorzystuje się dedykowane kable silnikowe i enkoderowe. W serwowzmacniaczach podwójnych do podłączenia osi A służą złącza CN7 i CN8, a osi B złącza CN9 i CN10. Kabel silnikowy po jednej stronie zakończony jest wtyczką, którą podłączamy do silnika. Po drugiej stronie kabla wyodrębnione są wszystkie żyły, które podłączamy do złącza CN8 serwowzmacniacza pojedynczego, a w przypadku serwowzmacniacza podwójnego do złącza CN8 lub CN10. Żyły oznaczone cyframi od 1 do 3 podłączamy odpowiednio do pinów UVW, a żyłę PE do pinu ze znaczkiem uziemienia. Żyły od 5 do 8 podłączamy do pinów odpowiednio Ni-, Ni+, Br- i Br. Kabel encoderowy z obu stron posiada specjalne wtyczki. Jedną podłączamy do silnika, a drugą wpinamy do gniazda CN7 serwowzmacniacza pojedynczego, a w przypadku serwowzmacniacza podwójnego do złącza CN7 lub CN9. Przechodzimy do części bezpieczeństwa. Do przekaźnika bezpieczeństwa prowadzimy zasilanie 24V i podłączamy przewód PE. Napięcie 24V prowadzimy też na styk bezzwłoczny i styki zwłoczne. Podłączamy masę. Następnie podłączamy wyłącznik awaryjny i przycisk, który ma mieć funkcję startu. Teraz stworzymy obwód Inverter Enable, który umożliwia zastosowanie funkcji bezpiecznego zdejmowania momentu z silników. Inverter Enable możemy podłączyć w konfiguracji jedno- lub dwukanałowej dla wybranych osi. Jeśli do zasilania obwodu Inverter Enable wykorzystujemy inne źródło zasilania niż do zasilania urządzenia lub jeśli ze względów bezpieczeństwa chcemy zastosować redundancję, wykonujemy konfigurację dwukanałową. Wtedy usuwamy ze złącza CN11 fabrycznie zainstalowane zworki, do pinu CN11.3 podłączamy odpowiednią masę dla osi A, a do pinu CN11.7 masę dla osi B. U mnie zastosuję konfigurację jednokanałową. Piny, do których podłącza się potencjał dodatni, są wewnętrznie zmostkowane z pinami złącza CN6. Na pin CN6.1 doprowadzamy sygnał z pinu 58 przekaźnika bezpieczeństwa. Następnie łączymy z worką piny CN6.2 i CN6.4, a pin CN6.3 z pinem CN6.1 kolejnego wzmacniacza. Teraz podłączymy odpowiednie sygnały do wejść i wyjść kontrolera odpowiadających za monitorowanie stanu kontrolera i serwonapędów. W programie sterującym istnieją trzy podstawowe zmienne wejściowe monitorujące stan systemu, i jedna zmienna wyjściowa, która pełni funkcję zabezpieczającą w razie fizycznego uszkodzenia styków stycznika lub przekaźnika. Można je przypisać do dowolnych fizycznych wejść i wyjść cyfrowych, jednak istnieje pewna domyślna konfiguracja. Emergency Stop pobiera informację o aktywacji wyłącznika awaryjnego. Tę zmienną zazwyczaj podpina się pod wejście sterownika Fast Input F01, czyli na pinie CN4.18. MainSwatch pobiera informację o stanie obwodu watch do kredi. Zazwyczaj podpina się ją pod wejście sterownika Fast Input F02, czyli na złącze CN4.19. Inverter Enable Active pobiera informację o zezwoleniu na pracę serwonapędów. Podpina się ją najczęściej pod wejście sterownika Fast Input F03, czyli na złącze CN4.20. Mains kontaktor wysyła informację z kontrolera o stanie systemu. Zazwyczaj podpina się ją do ostatniego wyjścia cyfrowego, czyli do złącza cn2.16. Wejście z funkcją Mains Watch łączymy ze złączem pomocniczego styku normalnie zamkniętego stycznika K1 i do tego styku doprowadzamy napięcie 24 V. Wejście z funkcją Inverter Enable Active łączymy ze złączem 38 przekaźnika bezpieczeństwa, a złącze z funkcją Emergency Stop ze złączem 4. Wejście z funkcją main Contactor podłączamy do złącza A1 cewki przekaźnika K2, a jej złącze A2 łączymy z masą. Na koniec łączymy urządzenia kablami SERCOS w topologii ringu. Tak podłączony system jest już gotowy do uruchomienia. To był ostatni odcinek tej części serii Pack Drive Tips. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, odwiedzania naszej strony internetowej dynamotion.pl i do kontaktu na adres info@dynamotion.pl. Do zobaczenia.